Tak, Warsaw Expo to obiekt targowy przede wszystkim dedykowany dla promocji polskich przedsiębiorstw. To tutaj w Nadarzynie jest miejsce promocji w wielu gałęziach polskiego przemysłu. Rozwijamy targi i o charakterze przemysłowym, stąd już w tej chwili zapraszam na jesienną edycję targu Warsaw Industry Week. Targi bardzo ładnie się rozwijają, jest prezentacja maszyn, urządzeń dla obróbki metalu, dla automatyki, również wiele ciekawych konferencji tym targom towarzyszy. Targi nasze, tak jak powiedziałem, służą promocji, tak? Promocji przede wszystkim polskiego przemysłu. Ciekawie rozwijają się targi rolnicze. Mamy dużą wystawę, polską wystawę przemysłu rolno-spożywczego, polskie targi żywności, które odbędą się od 1 do 3 czerwca 2017 roku. Te targi są związane z polską grupą, przewodnictwem polskiej grupy, w Grupie Wyszehradzkiej, polskiego przewodnictwa w tej grupie. Stąd też będą to ciekawe spotkania tej branży z tych państw. Jesteśmy na stoisku, na targach w Nadarzynie, Ptak, firmy Linia Szycia. My jesteśmy z Poznania. Od 14 lat zajmujemy się dystrybucją na terenie Polski i Europy maszyn do pakowania w folię, ale nie tylko. Poszerzamy cały czas ofertę o maszyny dozujące, automaty pakujące, transportery. Mamy tych urządzeń na miejscu w Polsce około 300 różnych modeli. I ten stan magazynowy podtrzymujemy cały czas, poszerzając stopniowo o maszyny, które klienci nas pytają. Ten asortyment, tak jak mówię, utrzymujemy na magazynie i przybywa nam kolejnych nowych urządzeń, na które jest zapotrzebowanie. Swoim klientom zapewniamy 2 lata gwarancji, zapewniamy serwis pozagwarancyjny, części zamienne, materiały eksploatacyjne mamy cały czas, utrzymujemy też na magazynie. Firma ma nazwę Bezmesz. Założona tutaj w Warszawie. Producent tych pakowarek jest w Kijowie, w Ukrainie. I dlatego, żeby sprzedawać te maszyny na Unię Europejską, była założona firma w Warszawie. Teraz sprzedajemy te maszyny na terenach Warszawy i mamy kilka klientów za meżami Polski, a same Słowacji i Węgrii. Ми отримали сертифікат для продажу таких машин на теренах Унії Європейської. Продуцент такі машини продукує менше, ніж 15 років. І тему детизували вийти на терени Унії Європейської. Займаємося широко розумілими урządzeniami пакуючими, піоновими, поземними системами дозування заробно ślimakowego, об'ємтощового, як і вагового. Głównie wagi kombinacyjne. Oprócz tego w naszym asortymencie znajdziecie Państwo urządzenia do pakowania próżniowego. Oprócz tego w naszej ofercie znajdują się urządzenia firmy Unicon, lidera jeśli chodzi o rynek urządzeń myjących nie tylko w Europie, ale na świecie. Na rynku polskim jesteśmy już praktycznie od 20 lat. Jesteśmy producentem tej maszyny i nie tylko tej maszyny. Produkujemy maszyny na indywidualne potrzeby klientów, naszych klientów, bo taka potrzeba jest dosyć duża teraz na rynku. Co mogę powiedzieć o tej maszynie? To jest LPA, czyli linia pakowania automatycznego 21. Maszyna skonstruowana specjalnie na potrzeby klienta. Akurat w tym wypadku klienta, który produkuje oleje, płyny, smary i tak dalej. Jest to maszyna, która potrafi sobie sama zgrupować produkt, sama jego opakować i ładnie zgrupowany produkt, który jest produktem opakowaniem grupowym, wyjdzie z drugiej strony maszyny. Myślę, że teraz w Polsce jest taki przełom, gdy mali i średni
bezpośredni, jakby powiedzieć, producenci są dosyć dużą, liczną grupą w Polsce, tak? I każdy chciałby mieć swój własny biznes, coś robić. Dlatego szukają takich firm jak nasze, która może zaoferować im maszynę, która pozwoli im wyprodukować swój produkt i przedstawiać go na rynku Polski albo Europy. Jesteśmy producentem maszyn pakujących, 20 lat doświadczenia. Chcieliśmy się pochwalić nowym produktem przepływowej zgrzewarki z tunelem do folii polietylenowej. Odbiorcą są przede wszystkim firmy pakujące na przykład żywność na tackach. Są to też producenci puzli, różnych innych opakowań. Żeby zapakować folię, nie można było rozerwać jej w sklepie. My jesteśmy polskim producentem. Nasze maszyny są na polskich i niemieckich częściach. Tym się szczycimy i tym się chwalimy. W ofercie posiadamy pojemniki do branży spożywczej, pojemniki typu euro, jak i pojemniki skierowane ściśle do przemysłu, pojemniki magazynowe, transportowe, czy też pojemniki do warsztatów i czy też do przechowywania małych części. Jako jedyni produkujemy pojemnik transportowy w miarach 80x60x45 cm. Jest to taki jeden z naszych głównych wyrobów, którym się szczycimy i który jesteśmy jedynym producentem w Polsce.